Wreszcie się spotykamy, powiedział papież Franciszek, który pierwszy raz pojawił się na krakowskich Błoniach. Młodzież, której nie odstraszył padający tutaj deszcz, chciała go słuchać, ale chciała też wspólnie się cieszyć. What are your impressions after this meeting? After this meeting, well, I don't know what to say. I love Francesco. I love everything. You are from Argentina. Yeah, we're from Argentina. Papa Francesco. Yeah. It's the Pope of the world. I think he's a big man, and he will make things so big. It's amazing. Od przyjeżdżającego papieża Franciszka. To było niesamowite. Wszyscy mieliśmy łzy w oczach, cieszyliśmy się niesamowicie. A co myślicie w ogóle o Franciszku? Nam się podoba, bo jest ludzki przede wszystkim. Tak. Jest bardzo skromnym człowiekiem i naprawdę jest przekochany i szanuje, widać, że wszystkich ludzi i kocha nas, a to jest chyba najważniejsze, nie? It was brilliant. Yeah, yeah, it's just great. It's the first time I've seen the Pope in real life, and yeah, I really enjoyed his speech. What do you think about him, about Pope, about Papa Francesco? I think he's great. I think he has a lot of views. He relates to people really well, and I think I really like the way he focuses on love and friendship. And do you think that he can change the church? I hope so. Yes. Do you love the Pope? Yes. Yes. Why? Tell me why. He's humble. He's great. He loves us all, and he's beautiful. Awesome. Yeah, he's awesome. Woo. He's holy. That's all. He's a saint. Papież Jan Paweł II zawsze powtarzał, że młodzi są nadzieją dla świata. Między innymi właśnie dlatego powstały Światowe Dni Młodzieży. I kiedy patrzy się na twarze tych wszystkich ludzi, tych młodych ludzi, którzy się tu dzisiaj zgromadzili, to można stwierdzić, że ta idea miała głęboki sens. Miała i nadal ma.